Dzień dobry, proszę Państwa. Stała się chwila przełomowa na tym kanale, ponieważ mamy pierwszą współpracę. Piękna wieża z Wukadzik do nas przyjechała i zrobimy dzisiaj unboxing, test wszystkich rzeczy. Tutaj są panowie. Witajcie się. Dzień dobry. Siemaneczko. Dobra, ja bym zaczął od tworzenia tego, bo tu wiemy, że to są izotoniki. Ty nie chcesz od razu tego otworzyć, dopiero otworzyć na stole? To, no nie będziemy tego kłaść na stół, jeszcze się zepsuje, stary. Stół nie wytrzyma tego ciężaru. No. Dobra. I ile obstawiacie, że jest tych izotoników? 24. 3. Co 3? No 3 paczki. Jakie są izotoniki? One są chyba tylko... Patrzyłem specjalnie do filmu, żeby być zainformowanym. Są w Dean of Kauflandzie tylko. Zero. Kolego, kolego. To mamy, czekaj, tu jest 3, 12, 24. To co, teraz testujemy. Dobra, otwieramy. Nikt nie pił ogólnie dzika jeszcze takiego. Wreszcie udział izotonik na tej. Wreszcie. A czekajmy, to odkręcił tak. Każdy niech sobie zdaje to. Nie, to jest wędrówka. To teraz spróbujcie źle powiedzieć. Ej, pachnie tak dziwnie. Nie, pachnie dobrze. Normalnie pachnie. Pachnie jak izo. Testujemy, testujemy. Dobry. No. Ej, dobry, no. Ale trochę słodki, ale dobry. Ale on jest zero, nie? No, no super mocowy, bo są fajny, fajny. Nie, naprawdę. No, on jest zerówka. Myślałem, że będzie takie osi zero. Lepszy niż osi. Ale jest lepszy. No, zdecydowanie. Jest porównywalne do osi z cukrem, a jest zero. A jest zero. To prawda. No, bo już... To my dopijemy to do końca i teraz sobie otworzymy dziki. Dobra, panie Marcinie. Nagrywać to, uwaga. Tak jest. Paczka, której bym nie podniósł. No to jest 20 kilo, myślę, lekko. Zobaczymy. Jakie obstawiacie smaki? Grape, peach, peach. Cherry. Dobra, uwaga. Ojo! Oj, bratku! Oj, tak, bratku! I co mamy? Mamy tak. Klasyki? Klasyka i tropikalny. Dobra, to po jednym do lodówki trzeba wrzucić, albo do zamrażalnika nawet. I ile to jest grzewka? To po 24? Po 24. O kurde. Oj, bratku. Weźmiał chyba do Sylwestra dziki na to. Od teraz jak ktoś do mnie zrobi. Ale jak wkładamy do lodówki? No, jednego z takiego, żebyśmy mieli do testu. Dobra, i teraz otworzymy jakąś kolejną paczkę, a dziki przetestujemy na sam koniec. Terek kolejny. A ja najcięższą dostałem, bo sobie chłopaki jaja robią. Nie, no najcięższa była ta z dzikami. To moja. To zobaczymy, co będzie, bo tu nie wiem szczerze, co może być. Uwaga. Co tu jest? Palm Angels? Nie. Tu też są dziki. Ej, dobra. Tylko odwrócone. Okej, czyli to jest... Oj, to... Nie, to wiesz... To są te... wakacje, dziki. Nie no, chyba wiesz, da się to zbudżetkę, nie? To otwierasz biznes z tymi dzikami. Zobacz, jest tak, ten chyba jest najnowszy, tak? Tak, to jest ten cherry. To jest ten najnowszy, no i mamy ten też... Grape chyba. Też jest. O tak, no. I jest tak jeszcze. Więc w sumie chyba wszystkie smaki są, bo... Nie ma brzoskwini. Mam peach i mango. Jeszcze nie ma, bo nie ma. A no, mango jeszcze nie ma. I ostatnia paczka. Tu już będą rzeczy na pewno będą rzeczy. Już nie mogą być rzeczy. Teraz tylko folia. Teraz ten, peach i mango. Tam jeszcze jest mini Michael. Oj, oj, tak, oj, tak, bratku, białeczko! Oj, bratku. Ty ile... O, ile batoli! Oj, 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 oj. Dobra, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie, na spokojnie, to zaraz. Zacznijmy może od batonów. Teraz. Dobra, lecimy z batonami. Weź. Ja powiem tak, w ogóle testowaliście. Ja osobiście nigdy nie jadłem. Ja jadłem raz i drugi raz nie kupiłem. Mi nie smakował, szczerze mówię. Ty weź. No, teraz ci będzie smakował. Teraz musimy się zasmakować. To jest pokrojone na 5, jeden baton. Czyli białeczko. No. No właśnie, ale to jest taki baton. Nie on się kojarzy z białkiem. No nie jest chamski. Też ja trochę czuję chamski. Trochę jest chamski, ale nie chamskie są te wszystkie inne gołony i ten, bo one są bardziej takie, że się żuje się, a on nie jest taki chamski. To się nawiasz, no ten baton ma. Czyli z gramów białka jest taki baton. Dobry jest, nie smakuje. To jest połowę białka. No wiem, ale z wszystkim białkowy, to on mi siedzi bardzo. Nie, no jest okej. To jest taki typowy baton białkowy, no ale nie będę oszukiwał, że na przykład by mi smakował bardziej niż jakiś Snickers. No nie, no tak, ale to jest wiesz. No i na kategorię. Nie, ale na przykład często jem batony proteinowe i akurat tego...
no nie dał na końcu, tylko gdzieś powiedzmy po 3 albo. Tylko że wiesz, niektóre batony proteinowe na przykład mają 20 gramów w 100 gramach. No tak, nie, to ma 50 gramów w 100 gramach. Ja uważam, że w pośród batonów proteinowych to jest topka. No ja się zgodzę. Ja się zgodzę, bo te wszystkie proteinowe mocno zaklejają mordem. No to też w skrócie. Ciężko się przejmie. Na przykład na tym filmie z białkiem, jak już jeden trzeciego batonu, to już myślałem, że go zrobię. No ale te co wyjęliście w pracę. To były takie chamskie. Weźmy te chamskie. Dobra, coś trzeba next. To z czym lecimy, panie Bobku? Białeczko dzisiaj. Moje. Dobry way. Biała czekolada i mleczny batonik. Dobry way. I tu mamy jeszcze, trzeba pokazać, że czym zrobimy. Tu jest shakerek. O, są dwa shakery. Dobra, ja robię białeczko. Dawaj drugi shaker. Ale to czekaj, jeszcze odparzymy to. Batypek, bro. Nie, nie ma co. Prośba. Nie, to nie. Ja tu jeszcze pokażę ogólnie, że ja sobie teraz wezmę to. O. Proszę bardzo, kubek dla prezesa. Ogień z kurwami, tylko że zakończony. Zaraz to jest jeszcze w środku. Się nie umiem, ja poznam. O, JTCNW. Czy to jest? Nie. Nie wiesz? Nie, szczerze. A wy wiecie? Co nie wiesz? JTCNW. Oczywiście, no. Nie, tych, co nie wierzyli, no proszę. Ja raz. Marty. Nie, proszę cię. To się wytnie. Dobra, ale wy tu wsypiecie, czy... Do czego wy to sypiecie? No właśnie, ja nie wiem, czy jest mleko. Nie, no nie. No nie ma zamrażarki na pewno. Jest, a to powiem tak, z dzikiem. Z dzikiem. Jak z dzikiem? Jedną. Jedną, bo mało wody. Co, nie ma mleka? Nie ma mleka. Kurde, to do żabki dobra, trzeba iść. Dobra, no, co ty robisz, człowiek? Nie ma z wodą, nie. Ostatnie. Dobra, zejdzie się po mleko. Ale to ja bym zrobił, że to pójdzie ostatnio, żeśmy teraz... Zejdziemy po mleko. Dobra, i magicznie w kilka sekund mamy już mleko. Magicznie. Wlewaj tam i testujemy. O, tyle starczy chyba. No tam 200, ale czemu wy wtolałeś? Co? Czemu ty wtolałeś? To się zdejmuje, stary. Nie, czemu się zdejmuje? Ja tego nigdy nie zdejmuję. Czy się zdejmuje, później się zakłada. No, no dobra. Ale typek proś, bo po co zdejmować? Zobacz, jak ja teraz tak robię. I co, i byś teraz musiał zakładać, a tak to nie tracisz czasu. Dobra, jeszcze raz, jakie mamy tu smaki? O kurwa, co ty polałeś? Ja pierdziel, ten dobra! Ten chyba nie umie kupić. White chocolate i mleczny baton. Ja już mam smaki. Zobaczymy, które... No, ale zobaczymy oba. W sumie na razie lecimy z tym. White chocolate. Zrób to. Ale to smak. Jezu, jak to jest dobre. Boże. Ja białeczka nie piję. Ale dobre. To tak korzystam, ale to jest dobre. Najlepszy miał w takim tu trzeba też powiedzieć coś, co zauważyliśmy. 18 gram w porcji jest. Ale porcja ma 25 gramów. No tak, no. Bo zazwyczaj mają porcję po 30. No to jest 25 i 18 białka. No dobra, no jest jak lody. Pyszne. Ale serio... Ale też trzeba zaznaczyć ze mlekiem, nie? Bo z wodą... No z wodą ja było wodą, no, ale ja piję z mlekiem. Ja na przykład piję z wodą i chciałbym zobaczyć, jak to z wodą. Dobra, to dawaj drugie. Co to jest? Mleczny baton. Ja myślę, że to będzie jeszcze lepsze. To będzie top. To będzie jeszcze lepsze. To będzie top top. Będzie jeszcze lepsze. A ja sobie przepłuczę. Koneser, kurna. Ja wiem, że to będzie... Ja już, to musi być tam. Ja na tym filmiku dobiję dzienny limit białka. No tutaj baton. Tutaj baton. Dobra, zdrówko. Ja oczywiście kubek prezesa. Ale by chapał. O Jezu. Nie, to ten lepszy. Nie, świetny jest. No za mnie tamten też lepszy. Mi ten się ci bardziej. Ten jest fajny, ale bardziej smakuje jak czekoladowy. Generalnie jest bardzo dobry, ale ja na przykład nie lubię czekoladowych rzeczy. A ja lubię właśnie. Na przykład. Ja lubię, ale... lodów czekoladowych. Ten jest tak bardziej wyrazisty taki. Więc bardziej mnie ta biała czekolada. To bardziej czuć. Ten jest bardziej wyrazisty, tak, ale pod względem takiego picia sobie coś innego, to jest zajęta będzie jeszcze lepszy. No może. Też ten biały może ci się po super momencie przejeść już. To nie no ale każde białko ci się może przejeść. Ale białe. W takim razie lecimy dalej. Lecimy dalej, no. Dobra, to co teraz? To jest kawka. Kawkę, ja zrobię kawkę, a wy możecie pokazać inne rzeczy. Czoklet, no po prostu czekoladowa. Ona jest jakaś mocno kofeinowa z tego, to jest dobra kawka. A ja mam przy okazji sosik, mleczny batonik, no dobry mamy, sos. Nie mamy do czego tych sosów, to tak na prostu z łyżeczki. To Marcin... To ma 133 mg w 100 ml, jak z tego co wyczytałem, więc dosyć sporo. Wstajesz sobie rano, robisz sobie owsianeczkę z białeczkiem mleczny baton, z sosikiem mleczny baton. Bo jak bo się rozważył się. Chyba staje tak, od razu. I jeszcze to siki
z ketchupikiem. Oj, to nie będzie. Owsianka z ketchupikiem. Dobra, jednak tu przed sosami. Ogólnie tu jeszcze mamy takie witaminki, ale no, tego nie ma sensu testować, no bo to witaminy jak witaminy, to nie ma co testować tego. A tu Marcin kawkę już robi. Chyba tylko ile wsypać? Nie wiem, a tam nie ma jakiejś porcji. No jest porcja. Jaka? No pewnie z 5 gram, nie? 3 gramy w porcji. No to taką połowę tej łyżeczki myślę. Myślę, że coś takiego, nie? No, może trochę mniej, żeby też no będziemy mieć. Dobra. No dziki jeszcze będziemy mieli, przesadzimy z tą kofeiną. Cyk, dobra. Cyk, zalewamy. I zalej i niech to tam zostawimy na chwilę tą kawę i przetestujemy sosy. Dobra, lecimy z sosikami, mamy... Dobre sosy. Dobry sos. Wnętrzny baton i ketchup zero. Ketchup po prostu, no. To co najpierw? Ketchup? No bo salsa. Najpierw słodko, potem... To jest chyba bardziej taka salsa niż ketchup. Nie trzeba. Nie no, to jest chyba... To trzeba docenić, co my robimy. Mamy teraz ketchup z białkiem. Ale myśleliście, że film z białkiem to było poświęcenie. Nabierzmy z tego, może nie ten. Powąchajcie. Na spróbowanie. Powąchaj. Dobry jestem. Dobra. Testuję? I tak jest dobry sos. Nic jemu. W sumie ketchup to nie sos. Chociaż w sumie nie. Kurde, ja mam sos. Masz rację. Dobra, no w sumie jak ketchup może smakować. To bardziej taka salsa niż ketchup. No. Ale jest zajebista. Mówiłem, jest... To jest chyba... No w sumie tak. Zajebiste, no. To jest taka... Ale mówiłem. Bo to jest mega dobra. To jest bardziej taka salsa. Jezu. Oj, sobie... To na czosów? No. No. O kurde, ej, zajebiste. Ale jest mega dobra. Zajebiste. Ale też jakieś tosty, coś? No. A ile to coś kosztuje? Nie wiem, szczerze. Tom, możecie sprawdzić na Bukaci. Skoro ja uliczniła. Ale to jest dobre. Dobra, dawaj, dawaj ten. Dawaj ten mleczny batonik. Mleczny batonik. Do noczosów to by było... Ej, mleczny batonik, a później kawka. Nawet jakiś, wiesz, jakieś połowinki. Dobra. No serio, fajnie. Ale taki jest rzeczywiście... Do wszystkiego będzie dobry. Bardziej salsa niż ketchup. No. Ej, teraz mleczny batonik i kawka. Ej, dobrze też robię. No. A tu kawka już się parzy. Widzę, że kolega ma problemy. Oj, problemy Lejmana. On jest taki bardziej wodnisty. No mówię, że to z tym białeczkiem to jest moje śniadanko. To jest taki trochę pudding. No. Nie mów nic. Nie mów nic, nie mów, ja nic nie mówię. W tej salsie. Ja mam kurde taką chamską łyżkę. Za mało. Chamska łyżka. Weźcie sobie więcej niż my, bo... No, bo ja jeszcze raz wezmę, bo... Na więcej? Ten, ale ja już czuję smak po prostu. Ja też, no. Że na sobie mogę się ugodzić, no nie siada mi ten sos. Nie, mi siedzi. Nie jest spoko, ale trochę mi przypomina taki... Mi siedzi, jest mega słodki. Nie. Mi nie siada. Właśnie, wiesz co mi też przypomina? No, jak robisz trochę białko na wodzie. O, no. No, trochę to smakuje jak białko na wodzie. Troszkę tak, troszkę tak. W sensie, do jakichś lodów moim zdaniem byłby dobry. Dla mnie to nie jest sos, jest za bardzo wodnisty. Okej. Znaczy nie, do jakichś lodów moim zdaniem byłby bardzo dobry. Ale tak dobre jest. Tak samego, tak samego. Sam to nie jest taki. Nie powiem, że to jest dobry sos. Sos. Nie, jest spoko, jest... Znaczy... Dobra, to możesz wyjść, tak? Ale... I pomyśl, sosik z tym. Zobaczcie, co to sosik z kawką. Co ty kawka? Chyba, zobaczcie, co my teraz mamy. W kubku, wuka, dzik. Testujemy, każdy po łyku bierze. Uwaga, to gorące. Taką bez niczego pijemy teraz. No ja zawsze z mlekiem. Espresso. To najwyżej będziemy mogli teraz tak i jeszcze z mlekiem spróbować. Ja fanem kawy nie jestem, kawy nie piję. Ja też nie jestem fanem kawy. Ja piję kawę, ale nie, no nie jakoś często, więc... Barty jest najbardziej chyba z kawowy. Ale zazwyczaj z mlekiem piję, ale taka, no nie powiem. Ale bardzo byłem z chwilę bym jeszcze odstawił. Trochę się poparzyłem, ale to jak coś. Ja na przykład mogę się upojeść, bo ja na przykład piłem dwa rodzaje takiej czarnej kawy i tam mi najlepiej siedzi. Jest najsmaczniejsza. Jest właśnie... Jest, no właśnie jak, jest fajny, jak na czarną kawę jest jak mega dobra. Na czarną kawę jest naprawdę bardzo dobra. Ja bym z mlekiem. Bez cukru. Daj tu mleko. Daj tu mleko. I bez cukru. Fajne. Mi smakuje ta kawa, mimo że nie lubię kawy, ale... Właśnie, że jednak smakuje kawa. Nie była słodzona, no nie. No, ale sama w sobie jest słodka. No. Ja teraz testuję. Nie ma co, fajna kawa. Możesz nawet jeszcze... No weź tam, wymieszaj jeszcze. Proszę. Masz łyżeczkę. Z ketchupem. Z ketchupem. Z salcą ketchupową. Dobra. Dajcie. Dobra, pij. Szczerze, moim zdaniem, mi się ciężko wypowiedzieć, to teraz straciła totalnie smak. No. Jest słaba. Szczerze bym ją pił bez. Bez, był jedna łyżeczka cukru. No. Jedna łyżeczka cukru. Albo na tym trochę może za dużo mleka. Ej, serio, teraz jest gorsze. Nie, ja nie wlałem jakoś dużo mleka, szczerze. Ale sama w sobie ona jest o tyle spokojna. Traci smak, taki naturalny, no. Jest bardziej taka typowa kawa teraz. Czy jest taka obojętna. A jak była czarna. Ale czuć tą czekoladę, czuć tą czekoladę. Czuć, ale ekspres. Ale mało bardzo, tak. Test jest taki, że poleci do wylewu. To masz bardziej. Dopij sobie, bo to jest kawę. Dobra, to teraz mamy tu kolejne rzeczy. Tutaj jest bomba, ale to sobie weźmiemy na sam koniec przed treningiem. A teraz takie rzeczy czyste.
O kurde, człowiek. Typek, prośba! Cytrulina, kreatyna. Zrobią z ciebie zawodnika. Mamy smak kreatynka cola, kreatynka jabłko mięta, cytrulinka arbuzik i cytrulina cola, cytryna. To myślę, że najgorszą rzecz na konkurs dajemy. Nie, to jest najgorsze. Śliwowiec wyciął karmo 2K. Co ty przynosisz, człowieku? Dobra. Mamy tutaj ogólnie dwie kreatyny, dwie cytruliny i stwierdziliśmy, że damy jedną cytrulinkę na konkurs. Czekaj, którą dajemy? Arbuzowa i kola cytryna. Ja bym dał arbuzową, gdybym się Dobra, to arbuzowa cytrulinka dla widza i robimy takie same zasady, jak ostatnio robili na kuchni WK, czyli komentarz, który będzie miał 0 lajków, wygrywa. I tam nie wiem, powiedzmy, że jak oglądacie ten film, to ja jutro będę przeglądał komentarze. I takie są zasady, a przetestujemy teraz te dwie kreatyny i to będą cytrulinę po prostu. Co otwierasz? Co wiesz? Kreatyny. A to, to nalejmy do tego, do szklanek. A nie do jednej? Nie, do jednej. Do jednej. Śliwa zmywarka będzie pełna. To weźmy od razu wszystkie. Że tu problemy są. Tyle problemów, ja nie mam poznawki. Czekaj, co to jest? Ej, miareczki nie ma. Już tego, żeby się nie zrobiła tego, jak to się nazywa? Wilgotna? Wilgotna, no. A pierwszy raz tu widzę. Ja też, nigdy nie widziałem, żeby ktoś to dodał. Ej, daj mi może miarkę ten, bo ja też... Dobra, to czekaj, na razie tu nasypię jedną do jednej szklanki tą cytrulinę. Ale nam to wejdzie. Człowiek, dzisiaj to będzie. Masz tu nasypię. Będzie taki odlot. Oj, bratku, co jest kolka? Mieszaj, ty. To na dole jeszcze zostało tej kolki. Czekaj, kola, cytryna, cytrulina. To jest keratyna ta... Keratyna. A to jest jabłko mięta. Okej, no to tu kola. I gdzie jest jeszcze jedno? Jest jabłko mięta. Dobra. No to co? I testujemy jabłko mięta. No, to najpierw jabłko mięta niech będzie. A wy możecie drugą zacząć, jeśli chcecie. Nie, no po co? Jak będziemy tak siedzieć? No wiecie. No ale to żeby nam się, wiesz, żeby każdy na spokojnie się testował. Czyli to jest jabłko mięta, tak? O kurde. Dobre. No, w sumie bardzo dobre. Taki soczek wybuchowy. Mega dobre. No. A też mega słodka. To jest kreatynka? To jest kreatyna. Ja tam się cieszę. No, tak. Fajna. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Kurde. Jak ty wyceniasz? Dobra, teraz kolka. Wiedział co bierze. Najlepsza, dobra. Teraz jest cytrulina. To jest kolka, to po prostu kola. Cytrulina, dobra. Dziwię się, jak to po prostu będzie kola. Bo to jest kola, cytryna. O bratku! Widziałem to cytrynę, cytrynę? Bratku, to będę pił zamiast koli z cytryną. O bratku! O człowieka, to jest dobre. Dosłownie to tak jakbyście mieli kolę, wrzucili tam cytrynę i zostawili to. Tak dużo cytryny, naprawdę sporo. Powinniśmy dodać na konkurs dla widza jeszcze. No. Ale arbuzik może by się jeszcze lepszy okazał. No może by się okazał. To widzę co wygrał kola. No to jest sobie kola. Za to pić teraz. Ale jako nawet kwaśna. Teraz jest kola. Mocno. Ale jest taka kwaśna. To jest kola. To jest zwykła kola. Doda się tego gazu trochę i masz elegancką kolkę. Jak tam stoisz w bratku? Nie no, może być, szczerze mówiąc. O, tak. To jest to dla widza. Dupy nie urywa? No, dupy bardzo mi urywa, tak? Dupy nie urywa, ale na spróbować, co to będzie gawał? Ale szczerze, bardzo dobra keratyna, tak czy siak, to za smak jest. Cytrulina, kola lepsza. No. Ale to jest w sumie cytrulina. No to jest cytrulina, więc zupełnie coś innego, nie? Jest dobra, ale... Ja bym powiedział, że jest dobra, jest okej, jest po prostu. To jest kola... Nie, jest dobra. To jest keratyna kola. No gorsze jest to, nie? No, dużo. A czekaj, weźcie jeszcze wymieszajcie to, gdzie jest łyżeczka jakaś, bo to jest dużo na spodzie, może będzie lepsze. No co, dziki? No dziki, lecimy z dzikami. Ale dziki już chyba nie wlewamy. Nie, no by. Lepsze? Proszę państwa. No smakuje lepiej jak się wymiesza, ale i tak jest. Mamy tak. Dobra, i dalej, nagrywamy? I dobrze, proszę państwa, mamy dziki teraz. 4 rodzaje dzików, brakuje tu 2. Nie ma mango, nie ma peach. Ja w sumie, jak byłem w Żabce, myślałem, że właśnie nie kupić specjalnie. A były? Były. Był peach tylko. Mogłeś wziąć w sumie. Dobra. Mam nadzieję, że WK dzik doszły. Panie owca, prośba. Panie owca, prośba. Dobra, i tak, idealnie akurat się składa, że będziemy to na koniec filmu testować, ponieważ jeszcze będzie czekała na nas bomba. O człowieku. Więc naładujemy się tą kofeiną. Już była kawka, teraz będą dziki, była cytrulina, więc serio, na ten trening to pójdziemy. Siła, ten jakiś masy dzisiaj, co? No. Dobra. Wypadało. Cherry, testujemy czy każdy po jednym? Dobra, na razie niech będzie cherry. Ja piłem. Ja też piłem. Ja też piłem. Ja nie piłem. Oj, problemy. Kurde. Ale nie je wczoraj, bo jak chcę się ustawić, to ja mam na palcu. No to masz, wiesz, są inne jeszcze. To się bierzesz za otwieranie, jak nie umiesz. Bratko, dobra. Pachnie jak taki energetyk.
Jak ci smakuje, bratku? Taki trochę alkoholowo smakuje. No nie powiem, że nie. Nie. Chociaż... lekko alkoholowy jakby był. Nie, ale wydaje mi się, że jak go z niej restresowaliśmy, to inaczej smakował. Na, tak. Może wtedy nie był zimny. No, możliwe. Bo wtedy był wydaje mi się dobry, gorszy. Ale nie smakowało wtedy, pamiętam, a mi smakowało. No teraz, znaczy nie, no właśnie ja wtedy nie było aż tak dobre jak teraz. Smakuje jak piwo ten. Piwo. A skąd ty Terek takie rzeczy? A nie, 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 nie. Dobra, to na razie tu ustawimy i będziemy ustawiać po kolei. To jest szczerze mój... po kolei też, który najbardziej smakuje. No, to jest mój faworyt. Ale szczerze ten wiśniowy... Nie, dla mnie Tropical dla mnie mój jest faworytem. Tak? No. Oczywiście Peach byłby na pierwszym miejscu. Okej, to każdy ułoży później, ale to jest najlepszy. Dobry jest ten wiśniowy. Ja podtrzymuję, bo ale smakuje. Taka siódemka bym dał, jakbym miał dawać. No, ja dam taką 6,5. Ja bym 6,5 dał. A tu na przykład ja osobiście nie kupiłbym. 8,5 na 10. Nie, ja dał tutaj siódemkę. Ja daję to 8,5 na 10. Może dlatego, że ja po prostu wiśni nie lubię, to nie? No i to jest... To jest dobre. To jest to, śliwka. To jest dobre. To jest to, czego ja oczekujesz od Greyga. Chyba wezmę tego do kieszeni. Chyba. Ja tego ostatnio piłem. Ta? I co? Dobry. Dobry. Dobra. O kurde, cofnęło to. Cofnęło. Może to serio jest miło. Dobra, no ja bym dał tego tutaj. Ja też. No, każdy się chyba zgadza, że to jest lepsze. No, ja szczerze bym zamienił, ale... Najwyżej później się... Każdy jest ten oryginalny, tak? Nie, to jest... To jest Tropic. Nie, ten ostatnio piłem. To jest oryginalny, no. Bo sobie wziąłem na jak na filmiku byłem. W sumie go piłem na ostatnim razie, jak był test dzików. Czyli rok temu. Dobry. Nie powiem, nie. Ja już znam ten smak. Ja też znam ten smak. Znamy ten smak. No, to jest top. Ja też bardzo dobrze znam ten smak. To jest top 2 dla mnie. Ale bym się zastanawiał właśnie, czy ten jest lepszy, czy Grape. Ja bym dał szczerze. Zdecydowanie Grape. Nie wiem szczerze, bo on też jest dobry. Nie, ja bym dał go tutaj. Ja się zgadzam. Zdecydowanie. Ale że na końcu? Nie, czekaj, gdzie jest ten miejsce? To jest pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Ja się zgadzam tak, albo nawet do tak. Nie. To ja bym szybciej dał środek. Ja bym dał na środek, ja bym dał środek. Dobra, no to dajmy na razie na środek. Na razie dam środek i klasyk. Wam smakuje ten wiśniowy? Mi smakuje. No zajebisty jest. No czekaj, no taki jest dobry w sumie. Czekaj, tu jest najlepszy. Ja jakoś... No taki... Może to, że ja wiśnie nie lubię, ale nie. No tak jest w porządku, ale no te są dwa lepsze. Dobra, ostatni, oryginalny. Klasyka. Klasyki takim energetykiem, nie wiem, nie. Skończył. Oj, to jest to. To jest ten energetyk, kurwa. Wow, to jest energetyk. Brawo, Marti. Chyba tylko to jest mądre spostrzeżenie, powiem. Klasyka, energetyk, to nie ma co. Ale szczerze, ja tak lubię smak energetyka, że bym go dał. Ja właśnie nie lubię. To zależy, bo jest taki dzień, raz w życiu masz taki dzień, że przychodzisz i... Ty się chcesz... ciągle zalewa. Ale raz na jakiś czas jest tak, że chcesz się napić tego klasyka. To jest prosty energetyk, no ja bym go dał tak, no. No, to ja bym zrobił inaczej. Tak. Ja bym dobra, to każdy po kolei zrobił, no, teraz Marcin najpierw. Ja bym zrobił tak. Okay. O kurde, ja bym zrobił tak. Dobra, no ja bym zrobił chyba... Kurde, bo to jest ciężki bardzo. Chyba jednak bym dał ten nad ten, ale bym zrobił tak. O proszę. Ja zrobił tak, no to ja powiem ci, że ja się tutaj z tobą zgadzam, tylko ja zrobię tak. Ja bym zrobił po prostu tak. Okay, dla mnie ten to jest tutaj. O kurde. Ojoj. Dzięki Derek nie lubi piwa wiśniowego. No dobra, to dziki przetestowane, każdy inaczej w sumie uważa. Wy też możecie napisać w komentarzu, jak wy uważacie. Ale mimo wszystko zdaniem Peach najlepszy. No. No tu Peacha zabrał. Peach jakby był, to by wygrał, no, myślę. Bo on jest... mi dla mnie serio jest top 1. Dla mnie jest top 1 Peach. Dobra, to teraz... Trzeba bombę przetestować i... No trzeba, bratku! I tu niestety chwilę później ucięło nam nagranie. W dużym skrócie bomba, którą testowaliśmy, była o smaku coli. I bardzo przypominała cytrulinę, którą wcześniej testowaliśmy. Po tym teście miniacy się z nami pożegnali, a ja, Bobo i Barty przeszliśmy do odpakowywania ubrań. Więc tak, proszę państwa. Otworzyliśmy, teraz przeszliśmy do ciuchu. Ja mam taki fajny dresik. Weź oddaj się, oddaj się. Oddaj się, powiesz. I taki ale on jest ogólnie mega ciepły, więc teraz go nie będę nosił. Tu jeszcze taką bluzę dostałem, też fajna. I mamy... jeszcze koszuleczki, ale te koszuleczki założymy sobie na trening. Ja mam te ogólnie tutaj na przykład taki z tym gripem z tyłu, więc będzie fajny teścik. Tu jeszcze mamy, proszę bardzo, Bobo otworzy. Open gate. Uuuu. Oj tak, bratku. Bomby.
Więc weźmiemy sobie taką jedną bombę na trzech, założymy koszuleczki i widzimy się już na siłowni. Miniacy poszli, bo nie mogli iść na trening. I proszę Państwa, założyłem tą bluzę drugą, fajna jest bardzo. Jesteśmy pod siłownią i przetestujemy sobie jeszcze bombą, dobijemy. Wypiliśmy te dziki, wypiliśmy kawkę, cytrulinę, jeszcze to dobijemy, żeby przetestować dosłownie wszystko. Tu ogólnie mamy coś takiego, że to są cztery porcje jakby. To działa tak, że całość ma 400 mg kofeiny i po prostu porcja ma 100. Tam są też różne inne rzeczy i my to wypijemy na trzech, czyli wyjdzie tam 133 na głowę. To jest ogólnie smak arbuzowy, pachnie bardzo fajnie. Ja skąd pani wiedzieć, ile to jest na trzech, żeby podzielić? Czekaj, jeszcze spodziesz, dobrze wypiłeś. Dobrze piłem. Ale jest taki lekko ostry smak, szczerze. Czekaj, jeszcze. Czuć te uderzenie. Wcząsę. Czuć te uderzenie, o. Czuć te uderzenie. No, dawaj budę. Zostaw to. Zostaw mi coś, wyjdź. Idealnie. Fajne, no. Czuć. Ale czuć tą taką... Oj, mocne. Czuć takie pierdolnięcie. Fajne. Dajmy Bartiemu jeszcze. 33,3. Człowieku, no. 33,3. A 35 bym powiedział. O kurde. O kurde, ale mocno pachnie. No to dawaj, dawaj. Smak też jest taki. Do końca już. O człowieku, on odleci dzisiaj. No. Kurwa. Dzisiaj maksy chyba. Ale to jest takie... No czuć to pierdolnięcie, co nie? Ostre, to jest po prostu ostre. No i gorzkie, no. Bo to masz wszystko już. Dobra, to chyba... Kurwa, lecimy panowie. Nic nie zostało, lecimy na trening. I proszę Państwa, jesteśmy już na obiecanej siłowni. Ja powiem tak, te koszulki dodają plus 15 do wyglądu, szczerze. No musicie to przyznać, kurwa, że... Spójrzcie na niego. Więcej, proszę. Spójrzcie na mnie, daj. I spójrzcie na tego chłopaka. No przecież on jest 3 razy większy. Dobra, jako że jest taki fajny film, to musi być fajna stówka wywalona. Pierwsza w koszulce Mikołaja, tu jest do gripu. Też test, przepraszam. Dawno mnie to też nie było za tobą. To możesz wynieść, jak przyszedłeś. Machamy. Spokojnie. Jeszcze dwa, robisz na 5. Z bomby. Dalej. Dawaj góra, dawaj, no spokojnie, po co ja coś mówię, teraz dawaj. I teraz ta cytrulina wyjdzie ze mnie. Haj, haj, pasz. Dawaj. Let's go. Czekaj, podejdź do mnie. Taki ASMR, no. Nie wiem, czy było słychać, ale... Dobra, zajebiście, ale zobaczcie. 9,2,5 było kilka dni temu, jak robiłem. Na 4. Wypiłem dzika, wypiłem przed treningówkę. Jest 100 na 5. Pamiętajcie, że jest konkursik. Na cytrulinkę. Komentarz, który będzie miał 0 lajków, wygrywa. Powiem tyle, że to jest spełnienie naszych marzeń. No. Możemy współpracować z firmą Buka. Więc dziękujemy.